Suwałki mają już plac Piłsudskiego, na którym w najbliższym czasie pojawi się pomnik marszałka. Pomysłodawców powstania pomnika jest wielu, między innymi kombatanci, przedstawiciele suwalskiej jednostki wojskowej i ratusza. A więc pomnik Piłsudskiego w Suwałkach powstanie. Chodzi przede wszystkim o obchody 11 listopada, które z reguły odbywają się na cmentarzu przy ulicy Bakłażewskiej przy pomniku POW. Jest tam tak ciasno, że właściwie depczemy po grobach. I aby uszanować przede wszystkim tych ludzi, a także by oddać hołd marszałkowi Piłsudskiemu, postanowiono, że należy taki pomnik wykonać w Suwałkach i przy nim powinny te obchody. Marszałek Józef Piłsudski był w Suwałkach 95 lat temu, 13 i 14 września 1919 roku. Na razie nie znamy terminu posadowienia tego pomnika. Czekamy na uzgodnienie terminów z panem prezydentem RP i na razie z kancelarii pana Komorowskiego nie mamy jeszcze sygnału, kiedy pan prezydent będzie miał czas. Od tego zależy przede wszystkim termin. Natomiast jeżeli chodzi o cenę wykonania tego pomnika, jest to 260 tysięcy złotych. Cokół, na którym stanie pomnik, już jest. Sam marszałek Piłsudski zostanie wykonany z brązu. Będzie to postać stojąca z szablą. Kiedy pomnik stanie, nie wiadomo. Ratusz czeka na potwierdzenie wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego, który ma go uroczyście odsłonić. Władze liczą, że tegoroczne uroczystości z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę odbędą się przy nowym pomniku. Do siatkówki, piłki nożnej i wielu innych zajęć na świeżym powietrzu. Zespół szkół nr 2 w końcu doczekał się wielofunkcyjnego boiska. 10 lat temu w zespole szkół nr 2 powstała hala gimnastyczna. Teraz zaplecze sportowe jest już stuprocentowe. Hala i boisko tworzą duet. Wybudowane boisko przy hali, miało być to za rok, dwa. No jednak wiadomo, na nową inwestycję trzeba było poczekać, ale było warto. Od 1 września, jeśli tylko pozwala na to pogoda, uczniowie ćwiczą na boisku. Mamy bardzo dużą szkołę, jeżeli chodzi o liczebność. Jedna sala gimnastyczna i żadnych innych dodatkowych obiektów sportowych. Był plac niewykorzystany w żaden sposób. Stał bezużyteczny, można by było rzec. Dzisiaj mamy piękny obiekt sportowy, w 100% wykorzystany, młodzież zadowolona. My jako nauczyciele wychowania fizycznego też zadowoleni jesteśmy. Siłą rzeczy, przy słabej jak gdyby infrastrukturze, tutaj przy tak dużej ilości dzieci, taki obiekt sportowy naprawdę pozwolił nam w miarę i prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w przyzwoitych warunkach, ale również i zajęcie pozalekcyjne. Podoba się i moim zdaniem to jest przydatne, że to boisko zrobili, bo tak przynajmniej zostało dobrze wykorzystane, bo był zwykły parking. Więc to był dobry pomysł, że boisko zostało zrobione. Raz grałem na tym boisku, no i dobrze się sprawuje, no miło się gra. Z okazji otwarcia boiska, które kosztowało 500 tysięcy złotych, zorganizowano mecz siatkówki dziewcząt między 2 a 3 liceum ogólnokształcącym. Niestety pogoda była kapryśna i trzeba go było przenieść do hali. Ulica Młynarskiego doczeka się w końcu remontu. Kilkuletnia modernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Na pierwszą część remontu, który za 2 miliony 370 tysięcy złotych wykona suwalska firma Rembut, złożą się 3 podmioty. Z tego ponad 640 tysięcy złotych będzie pochodziło z suwalskiej spółdzielni mieszkaniowej, bo miasto zawarło taką specjalne porozumienie właśnie dotyczące przebudowy ulicy Młynarskiego, gdzie podzieliliśmy się kosztami tej przebudowy. Stąd też jakby ta kwota kosztów, która przypada na suwalską spółdzielnię, to jest, tak jak powiedziałem, 640 tysięcy złotych. Oprócz tego w realizacji tej inwestycji będzie również partycypował suwalski PEWiK w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej. I ta partycypacja to też jest na około 500 tysięcy złotych, także można tak w skrócie powiedzieć, że ponad 1 200 000 złotych będzie pochodziło bezpośrednio z budżetu miasta, natomiast pozostały 1 100 000 będzie pochodził od partnerów. Modernizację podzielono na 3 części. Pierwszy etap przebudowy zakłada przebudowanie ulicy Młynarskiego od ulicy Nowomiejskiej tutaj w kierunku przychodni. Przed przychodnią, tutaj między przychodnią a blokiem powstanie nowy parking i w stronę, że tak powiem, wschodnią ulicy Młynarskiego. To jest jakby ten pierwszy etap, który będzie realizowany do
gdzieś maja przyszłego roku. Jeszcze w tym roku mają pojawić się nowe miejsca parkingowe przed przychodnią do 30 listopada. Ulica będzie przebudowana całkowicie, będzie poszerzona, będzie całkowicie nowa nawierzchnia, będą nowe sieci położone zarówno kanalizacji deszczowej, jak i tutaj nowe oświetlenie uliczne będzie wykonane. Nowe parkingi powstaną przy tej ulicy, dodatkowe miejsca parkingowe oczywiście powstaną w ramach tej przebudowy, nowe zieleńce, także również nowa ścieżka rowerowa fragmentami, także to będzie naprawdę kompleksowa przebudowa tej ulicy. Sierżant Daniel Grabowski podnosi ciężary od 11 lat. Od lat jest niepokonanym mistrzem Polski seniorów w trójboju siłowym. Z zawodów w Pieńsku w województwie dolnośląskim po raz siódmy przywiózł złoto. Daniel Grabowski jest policjantem w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym. Gdy nie pilnuje porządku w mieście, podnosi ciężary. I jest w tym najlepszy w Polsce. Trójbój siłowy jest to forma podnoszenia ciężarów, która składa się z przysiadu ze sztangą na barkach, z wyciskania leżąc na ławeczce. To na pewno każda osoba, która chodzi na siłownię, wie, co to za ćwiczenie. I martwy ciąg. Sumę tych bojów się sumuje i to daje łączny wynik w trójboju siłowym. No i na tym polega, no po prostu jest to podnoszenie ciężarów. Sierżant suwalskiej policji wywalczył siódmy raz z rzędu złoto w kategorii seniorów powyżej 120 kg. Mistrzostwa Polski wygrał z wynikami 385 kg w przysiadzie, 255 kg w wyciskaniu leżąc i 320 kg w martwym ciągu, uzyskując łącznie w trójboju siłowym 960 kg. Moim rekordem życiowym w kategorii plus jest to tona 72,5 kg. Największy ciężar, jaki podniosłem w swoim życiu, to było 445 kg w przysiadzie. I do tej pory jest to największy ciężar, jaki w Polsce komukolwiek udało się podnieść. Trójbój to nie jest sport dla każdego. Trzeba mieć mocne stawy, być odpornym na zmęczenie zarówno fizyczne i psychiczne, a przede wszystkim dawać z siebie wszystko na treningach. No w szkole średniej wtedy poszedłem na siłownię, okazało się, że mam predyspozycję do tego typu rzeczy. Rozwijałem się, później studia. Na studiach wraz z osiągnięciami przyszły również stypendia. Mogłem dalej się rozwijać. No i tak jakoś ta pasja się rozwijała do tej pory. No. Mistrz Polski trenuje w Suwałkach sam. Nie ma swojego trenera. Należy do klubu sportowego Tęcza z Połem w Kielcach, bo w Suwałkach sekcja trójboju siłowego została rozwiązana w ubiegłym roku. Można było popróbować, zakupić, pooglądać i posłuchać. Dni Suwałk przyciągnęły do centrum miasta tłumy ludzi. Było kolorowo i smakowicie, a przede wszystkim tradycyjnie. Jednym z głównych punktów obchodów tegorocznych urodzin miasta było oficjalne odsłonięcie muralu. Nie dosłownie, a symbolicznie. W górę pofrunęły balony wypełnione helem z logo pogodnych Suwałk. Ta praca uzyskała największą liczbę głosów oddanych w formie internetowych i są jeszcze dwie prace, które uzyskały również nagrody i te prace pojawią się na ścianach, na budynkach w przyszłym roku. Oczywiście namalowanie takiego dzieła to jest kilka, ponad 100 metrów kwadratowych, tutaj taka powierzchnia tej ściany, tego budynku, to jest jednak spory koszt, a wobec tego musimy zaplanować jakieś środki finansowe w budżecie przyszłego roku i pojawią się na budynkach w centrum miasta co najmniej dwa murale, które uzyskały właśnie nagrodę. Jarmark Kamedulski co roku się rozrasta. Straganami wypełnione były prawie wszystkie alejki w Parku Konstytucji 3 maja. I to właśnie swojskie wyroby głównie przyciągnęły ludzi. To jest atrakcja dla nas, coś popatrzeć i różne potrawy regionalne, różne rzeczy, no i jest wszystkiego. Obejrzeć, może coś kupić, no i mieleć spędzić czas, pogoda dopisuje. Pani takiego kupiła? Troszeczkę jakieś mędlinki, właśnie tam kindziułki, tego typu właśnie mędlina jakaś dojrzewająca. Oczywiście bażanki tradycyjnie, tam dla chrześnicy, dla bratanka, no bo jakby z tego wrócić jednak dla dzieci, z prezentu jakiegoś małego. Właściwie to tylko jakieś takie głównie wyroby właśnie takie regionalne. Tak. A pani jest pierwszy raz na Dniach Suwałk? Nie. Co tutaj panią przyciąga? Szczerze mówiąc, zawsze to jest takie miejsce, gdzie można znaleźć takie właśnie tradycyjnie wykonane rzeczy, które właśnie mają w sobie mniej tej chemii. To wszystko jest takie bardziej organiczne i wiadomo, człowieka jednak ciągnie do czegoś naturalnego. Muszę powiedzieć, że no z roku na rok ten jarmark jest coraz większy, także ciekawe rzeczy są. No nas przede wszystkim takie rzeczy codziennego, że tak powiem, użytku przyciągają, ale
Na co dzień to mamy często takie jarmarki, bo jest kaziuki przecież są, tak, i na Wigrach jest raz w roku. Także tak orientujemy się, że coraz ciekawsze są. Bardzo, bardzo podoba mi się tutaj. Bardzo fajne rzeczy można kupić. Kupiłem akurat tutaj obrus, coś do domu, ozdoby takie. Lubi pan takie tradycyjne? Oczywiście, oczywiście. Bardzo, bardzo często przychodzimy tutaj z rodzicami, nie tylko, na podobne tego typu jakby miejsca, nie tylko w Suwałkach, ale w okolicy. A dzisiaj co jeszcze pan zamierza kupić, czy też robić jakieś koncerty? Jak... Zobaczymy jak to dalej będzie. Chodzę tutaj od już dłuższego czasu, więc trochę pieniądze się kończą, a koncerty zobaczymy wieczorem. I choć główne koncerty gwiazd Ani Wyszkoni i Poparzonych Kawą 3 odbywały się wieczorem, podczas dnia można było posłuchać zespołów ludowych. Występów posłuchać. Bardzo lubię śpiew. Taki ludowy? Typowy? Taki ludowy, zespołów, tak. Czyli cały dzień będzie dziś pani słuchać? Będę. Popatrzeć, muzyki posłuchać, na wolnym powietrzu posiedzieć. No i tak człowiek spędzi ten czas. Czy co roku pani bywa? Co roku. A wyroby regionalne? Też. Też kupuję kiełbaski spróbować, sękacza, czegoś tam jeszcze co w oko wpadnie, po kawałku wszystkiego. Tradycja, odpocząć, powietrza świeżego, złapać, posłuchać muzyki. Jedno do drugiego, tak. Czy taka ludowa muzyka i występy właśnie ludowe, tradycyjne, to taki, można powiedzieć, dobry pomysł, czy lepiej coś nowoczesnego? Pani, co jest, to dobre. Tradycja, no po prostu muzyka, świeże powietrze, tak tradycyjnie. Starodawniejsza muzyka najbardziej mi odpowiada, po prostu. A powodów do świętowania nie brakuje. Miasto z roku na rok coraz bardziej się rozwija i pięknieje.